Słuchajcie, dzisiaj będzie prawdziwa, namiętna, piłkarska orgia. To, co się dzisiaj, słuchajcie, dzieje, to jest coś niesamowitego. Oczywiście dwa spotkania wysuwają się takie na czoło w ogóle całej Ligi Mistrzów. I to jedno spotkanie o 18:45, ale po kolei. O godzinie 21:00 rozpoczynają się dwa, przynajmniej dla mnie, bardzo ważne spotkania. O Bayernie z Barceloną nie będę mówił bardzo dużo, bo o tym mówią wszyscy prawdziwi fachowcy typu Borek, Smokowski, Kołtoń, Pol itd., więc szkoda, żebym strzępił ryja, gdyż tam najprawdopodobniej dowiecie się wszystkich prawdziwych, rzetelnych, sprawdzonych faktów. Dobra. Prawdziwi, generalnie prawdziwi inżynierowie budowy zdań i składni wstawiania słowa, tak bym to nazwał. Dobra, słuchajcie, ale oddajmy cesarskiemu to, co cesarskie. Cesarzowi to, co cesarskie. Robert dzisiaj po 8 sezonach gry w Bayernie Monachium wraca do Monachium. Po 344 strzelonych golach w samej Bundeslidze, z Ligą Mistrzów, powiem szczerze, nie wiem, zakładam, że tam ponad 400. Po 8 latach wraca dzisiaj na Allianz Arenę, rozgrywając mecz w ramach drugiej kolejki Ligi Mistrzów. I co się dzieje? Dzieje się to, że media, oczywiście w Polsce, to nie muszę nawet wspominać, ale w Niemczech i w Hiszpanii od tego huczą. No, Niemcy bardzo często Roberta nazywają tak zwanym najemnikiem, że był on jedynie takim gościem, którego się wyznacza do specjalnych zadań, czy po prostu do strzelania bramek itd., itd. Hiszpanie są nim zachwyceni. Podobnie zresztą jak my Polacy, no bo to, co Robert, słuchajcie, odstawia w Barcelonie, to jest coś niesamowitego. 6 bramek w Primera División jest czymś szczególnym, no, dla nas Polaków. Cieszcie się jego każdym golem, bo za 2-3 lata tego, nie wiem, no może grać, ale zakładam, że Roberta już nie będzie, bo skończy karierę, bo ludzie tego typu po prostu wiedzą, kiedy odejść. Więc ja przypuszczam, że Robert będzie wiedział, kiedy odejść i jestem przekonany, że odejdzie na tarcz w koronie. Dobra, więc tak, Lewandowski wraca dzisiaj do Monachium, fantastyczna sprawa, 21. Mecz na Polsacie Sport oraz za pośrednictwem Canal Plus również chyba transmisję można oglądać. Nikt mi za to oczywiście nie płaci, że to mówię. Tak, u mnie też nigdy nie usłyszycie czegoś, że subskrybuj, zostawię łapki w górę, coś. Nie, ni cholery, takich rzeczy się nigdy nie dowiecie z mojej strony. Ja o takich rzeczy nie będę mówił. W każdym razie, mecz jest oczywiście dostępny na Canal Plus i Polsacie Sport, jak coś. Dobra, słuchajcie, ten drugi mecz, który mnie interesuje praktycznie równie ważnie, interesuje, jest ten mecz, który się dzisiaj odbędzie na Anfield Road, 21 również. Ekipa Jurgena Kloppa dzisiaj się zmierzy z Ajaxem Amsterdam. Z Ajaxem Amsterdam rozpędzonym, który ma 18 punktów w tabeli po 6 zwycięstwach, mnóstwo bramek strzelonych, no fantastyczna drużyna. W pierwszej kolejce Ajax wygrał siebie z Rangersami 4-0, jakoś tak. I słuchajcie, no powiem szczerze, że dzisiaj jestem troszeczkę zaintrygowany, skonfundowany, takie fajne słowo, oraz no, delikatnie mówiąc, strapiony, bo kurde nie wiem, jak ten Liverpool w dzisiejszym spotkaniu wystąpi. Ajax jest na tyle, nie jest mocną drużyną, jest cholernie mocną drużyną. To jest drużyna, która regularnie gra Widzę Mistrzów. W poprzednim sezonie przecież w 1/8 finału Ligi Mistrzów odpadł z Benfiką, czyli wyszli z grupy, czyli ci goleście naprawdę potrafią grać. No, to, że to odszedł Antony i trener, to wcale nie oznacza, że ta ekipa nagle zapomina, jak taktycznie rozgrywać piłkę i biegać po boisku. Nie, to się nie dzieje. Ajax jest dalej wielki. Ajax jest po prostu za wielki na Eredivisie i zastanawiam się, czy w ogóle kiedyś dojdzie do takiej sytuacji, że po prostu jakiś klub z jakiegoś kraju przejdzie do innej ligi po prostu. Zastanawiam się, bo prędzej czy później do tego dojdzie. Kiedyś się mówiło o Rangersach i Celticu do Premier League. To się nie udało, natomiast Ajax jest za silny na Eredivisie i przypuszczam, że w ciągu 20 lat zobaczymy tą ekipę w silniejszej lidze, może w Niemczech, może w Anglii, może we Francji, chociaż nie wiem, czy francuska liga jest silniejsza. Dobra, ale o Liverpoolu, kurwa, bo się rozgadałem. Więc tak, słuchajcie, dzisiaj na stronie lfc.pl, to jest taka najfajniejsza stronka polska, gdzie możemy się dowiedzieć wszystkich ważnych informacji dotyczących Liverpoolu. No więc dobra, słuchajcie, trzy pytania z wywiadu sobie znalazłem z Jurgenem Kloppem. Więc tak. O jego analizie pomeczowej po starciu z Napoli. Mam wiele przemyśleń, oglądałem ten mecz wiele razy, to był prawdziwy horror, jeśli mam być szczery. Pokazaliśmy też chłopcom, musieli zobaczyć to jeszcze raz, pokazaliśmy ten mecz. To nasz najgorszy mecz w mojej karierze w klubie, a wiemy, że mieliśmy nie jeden zły występ. Każdy pamięta starcie z Aston Villą i kilku innych. Przypomnę, że starcie z Aston Villą to był chyba sezon 20-21 albo 19-20.
W każdym razie na Villa Park Liverpool przegrał wtedy 2-7. To było takie spotkanie i to było dosyć niedawno, więc Liverpool również przegrywał wysoko. Jednak w tamtych meczach było widać przebłysk naszej standardowej gry. W tym meczu nic takiego nie było, faktycznie. Musimy zrozumieć, czemu tak było. Nasza to sprawa indywidualna. 8 z 11 zawodników zagrało na słabszym niż zazwyczaj poziomie. Pozostała trójka nie była wybitna, grali normalnie i tak dalej, i tak dalej. Dobra. O tym, czy możliwy jest obrót spraw w grupie A. Tak, ale nie o tym teraz myślimy. Musimy się wykazać, to wiemy. Ajax jest w kompletnie innej sytuacji niż my. Wygrali wszystkie swoje mecze w tym sezonie. Prawda. Radzą sobie naprawdę dobrze. Dobra. O tym, czy Anfield złoży szacunek królowej Elżbiecie drugiej minutą ciszy przed jutrzejszym spotkaniu. Tak, myślę, że to właściwe rozwiązanie. Właściwe rozwiązanie. To jest jedyne chyba rozwiązanie. Znaczy nie, jedyne to byłoby chyba pewnie odwołanie meczu, no ale w ramach spotkań, że to są rozgrywki europejskie, chyba dlatego one nie są po prostu przełożone. Nasi ludzie nie potrzebują jednak ode mnie porad dotyczących wyrażania szacunku. Już wiele razy nasi fani zachowali się właściwie w ciężkiej sytuacji. Raz nawet mnie zaskoczyli, w zeszłym roku byłem bardzo dumny, kiedy on w meczu z Manchester United okazali szacunek Cristiano Ronaldo, kiedy on przeżywał rodzinną tragedię. Tak było. Minuta ciszy to coś, co jest konieczne i z tym się również muszę zgodzić. A to jest jeszcze zabawne. Na śmierć o królowej Elżbiety. Co myśli Jurgen Klopp? Jak ja sobie radzę? Jestem dość zajęty, ale oczywiście trochę słyszałem. Troszkę coś tam w mediach mówili, nie? Na temat śmierci królowej Elżbiety. Dobra, nie będę męczył tym wywiadem. Jest do przeczytania. Załączę link pod filmikiem. Dobra, karścić przedmeczowych statystyk. Najciekawszą statystyką jest to, zanim przejdę, to, że Liverpool nigdy nie przegrał dwóch meczów w Lidze Mistrzów rzędu. Tak, na dzień dobry. Dobra, więc pierwsza statystyka. Liverpool, Ajax grali ze sobą już czterokrotnie w europejskich pucharach. Pierwsze spotkania odbyły się w sezonie 66-67. Ajax wygrał pierwszy mecz 5-1, między innymi za sprawą Johana Cruyffa, który zdobył dwie bramki dla Holendrów. Rewanż na Anfield zakończył się rezultatem remisowym 2-2. Wygrana 5-1 Ajaxu w 66 roku to jedyny raz, kiedy inny europejski zespół zdołał zdobyć 5 bramek w meczu europejskich pucharów przeciwko drużynie z Anfield. Tydzień temu było bardzo blisko do wyrównania rekordu. W ostatnim tygodniu Alisson został dopiero czwartym bramkarzem, który obronił dla Liverpoolu rzut karny w europejskich pucharach. Liverpool nigdy nie przegrał dwóch pierwszych spotkań w Lidze Mistrzów, mówiłem. W 8 starciach przeciwko holenderskim klubom Liverpool wychodził z tych starć 6 razy zwycięsko i 2 razy remisował, dwukrotnie przegrywał. Trent może zostać 26. piłkarzem Liverpoolu, który przekroczy barierę 50 spotkań w europejskich pucharach. Gratulujemy. Jeśli wystąpi, zostanie najmłodszym piłkarzem, który to dokonał. 23 lata i 341 dni. Klopp natomiast wygrał wszystkie swoje starcia z Borussią Dortmund. Wygrał wszystkie swoje spotkania z Ajaxem. Dwa pierwsze jako trener Borussii Dortmund. Arbitrem dzisiejszego spotkania będzie Portugalczyk Artur Dias. Zakładam, jak się czyta. W swoich poprzednich spotkaniach Ligi Mistrzów w tym sezonie pokazał 11 żółtych i jedną czerwoną kartkę. Start dzisiejszego meczu na Anfield o godzinie, słuchajcie, 21:00. Tak jak mówiłem, również Liverpool odda dziś hołd zmarłej królowej Elżbiecie. O 21:00 wszyscy staną, prawdopodobnie zbiorą się piłkarze w kółeczku w tam linii środkowej i minutą ciszy uczczą pamięć królowej Elżbiety II, która ode mną niedawno odeszła. Dobra. Co to to? Aha, Liverpool Ajax, sytuacje kadrowe. Andy Robertson z powodu kontuzji nie zdoła pomóc kolegom w dzisiejszym spotkaniu. Jurgen Klopp mówi na temat Szkota, że Robo nie jest jeszcze w 100% gotowy. Poczuł dyskomfort w samej końcówce starcia z Napoli. Tydzień temu. Następnego dnia nie było lepiej. Powiedziałbym, że wróci do nas po przerwie na mecze reprezentacji. I dziś jeszcze taka ciekawostka dla Liverpoolu jest taka, że dzisiejsze spotkanie to będzie ostatni mecz Liverpoolu we wrześniu, gdyż mecz z Chelsea został również przełożony w ten weekend, więc prawdopodobnie spotkania będą przesunięte, prawdopodobnie zakładam, na następny rok, no bo po prostu chyba nie będzie gdzie w tym roku ich wcisnąć. I nie zapominajmy, że zaraz w połowie listopada, 17 listopada rusza już Mundial w Katarze, no chyba wszyscy wiemy. Dobra, Curtis jest niedostępny, Fabio brał udział we wczorajszych zajęciach, więc może wystąpić. Z kontuzjami wciąż walczą Henderson, Keita, Konat, Chamberlain, Ramsey i bramkarz Keller. Trener Trent Alexander-Arnold może dziś zostać, to już mówiłem, przepraszam.
Ajax przybył z Holandii z 24-osobową kadrą, w której zabraknie takich zawodników jak Wijndal, Mohamed Ihattaren i Francisco Conceição. Alfred Schroeder powiedział, spotkamy się razem wieczorem i przeanalizujemy, jakie rzeczy zrobimy dobrze, a co nam wychodzi z najlepiej. We wtorek desygnuje na boisku nasz najlepszy zespół. Mecz z Liverpool będzie dla nas wielkim wyzwaniem i chcemy się pokazać z jak najlepszej strony. Pomimo, jak na standardy Liverpoolu, no fatalnym początku sezonu, muszę przyznać, że mecz Ajaxu z Liverpoolem będzie na razie największym wydarzeniem dla nich tego sezonu. Ale jeszcze mecze z Napoli między innymi. Prawdopodobnie mam nadzieję, że to Ajax będzie grał w Lidze Europy w przyszłym roku, a nie Liverpool, chociaż może być różnie. Ale to się niedługo dowiemy, bo pod koniec października chyba Liga Mistrzów już się wyłoni. Tak mi się wydaje, lub na początku listopada. Dobra, tyle na ten temat. A, jeszcze słuchajcie, z przeglądu Onet, przegląd sportowy, chciałem przeczytać taki artykuł. Robert Lewandowski wraca do Monachium. No bo jeszcze to chciałem powiedzieć. We wtorek z Bayern Monachium podejmie na własnym boisku Barcelonę w ramach rozgrywek Ligi Mistrzów. To okazja dla Roberta Lewandowskiego na powrót na stadion dawnej drużyny. To będzie dziwne, pisze oficjalna strona Dumy Katalonii. Robert Lewandowski z Monachium spędził wiele lat i stał się klubową legendą. Teraz wraca do Bawarii, ale w barwach innej drużyny. W 375 spotkaniach w koszulce Bayernu Lewy wywalczył wiele rekordów strzeleckich w Niemczech i zawsze będzie uważany za jednego z gigantów. W czasie 8 sezonów dla Bayernu za każdym razem wygrywał Bundesligę, strzelił 344 gole oraz wywalczył 6 tytułów Króla Strzelców. Dołożył do tego 3 Puchary Niemiec, Ligę Mistrzów i Klubowe Mistrzostwo Świata. 2 razy wygrał także plebiscyt FIFA The Best i był graczem roku FIFA. Kiedy Lewandowski trafił do Barcelony, pojawił się głos wątpiący, czy Polak będzie w stanie powtórzyć takie wyczyny w La Liga. No, szybko się jednak okazuje, że kapitan naszej kadry czuje się jak ryba w wodzie. W pierwszych 5 meczach zdobył 6 goli, co jest rekordem Ligi Hiszpańskiej. Dołożył także hat-tricka w meczu z Wiktorią Pilsną w Lidze Mistrzów. Wtorek będzie dla niego zupełnie innym doświadczeniem. Będzie to dziwne, pisze w zapowiedzi meczowej oficjalna strona FC Barcelona. Zauważamy, że założony został fakt, że człowiek, którego fani Bayernu uwielbiali przez tyle lat, będzie teraz próbował strzelić im bramki. Przyznam, że jestem bardzo, bardzo zaintrygowany i zaciekawiony tym, jak będzie od pierwszej minuty wyglądało to spotkanie i jak będzie zachowywała się niemiecka publiczność, kiedy Robert będzie przy piłce. A już sorry, że to powiem, bo kibicuję Barcelonie i Lewemu w tym spotkaniu. No, po prostu nie mogę się doczekać bramek Lewandowskiego w tym spotkaniu. Serio chciałbym to zobaczyć. Zresztą też nie zapominajmy, że w zeszłym roku też były takie mecze Bayernu z Barceloną. Tam chyba na Nou Camp było 3-0, niech mnie ktoś poprawi, i chyba Lewy strzelił 2 bramki. Więc sytuacja była no, totalnie odwrotna. A w Monachium chyba było również 3-0. I tam Lewy bramki chyba nie strzelił, z tego co pamiętam. I wtedy Barcelona odpadła z Ligi Mistrzów. Grała później w Lidze Europy, gdzie odpadła w ćwierćfinale z Eintrachtem Frankfurt, który tą Ligę Mistrzów, Ligę Europy wygrał. I płynnie sobie przejdę do innych meczów, słuchajcie, Ligi Mistrzów tego dnia. O godzinie 18:45 Pilsno gra z Interem. Kurczę, przyznam, że może. Lub Sporting z Tottenhamem, również 18:45. Dobra, o 21:00 później Bayer Leverkusen z Atletico Madryt. No tym Atletico Madryt, który w zeszłym tygodniu wygrał po nieprawdopodobnych okolicznościach. Bayer mówiłem, FC Porto gra z Brugią, Liverpool z Ajaxem i Marsylia właśnie gra z Eintrachtem Frankfurt, słuchajcie. I tutaj jestem mega... I tu przeczytam jeszcze jedną taką fajną zapowiedź. Jest Flash Score, polecam aplikację jak coś. Zupełnie osobiście, ja nie muszę o tym mówić, że nikt nie płaci, bo nie. Marsylia musi nadrobić zaległości w Lidze Mistrzów po tym, jak w pierwszym meczu przegrała z drużyną Spurs, czyli z Tottenhamem, 0-2. Podopieczni Igora Tudoro przez większość meczu utrzymywali remis. Czerwona kartka w 47 minuty w końcu zrobiła swoje żniwo i 2 gole po 75 minucie skazały ich na porażkę. Jednak weekend olimpijczycy pokazali charakter, kiedy pokonali Lille 2-1. Lille, który w 2021 roku ograło Paris Saint-Germain w walce o tytuł mistrza Francji, więc też nie byle kto. Co dodało im pewności siebie i pozwoliło utrzymać się na drugim miejscu w Ligue 1, przepraszam. Dobra. Eintracht Frankfurt. Jako jedyny debiutant w tej edycji Ligi Mistrzów nie miał szczęścia w swoim pierwszym historycznym meczu, gdzie przegrał u siebie ze Sportingiem Lizbona 0-3. Po porażce podopieczni Olivera Glasnera poległi z siebie w Wolfsburgiem, co udowadnia ich przeciętny start w krajowej kampanii. 2 zwycięstwa, 2 remisy i 2 porażki. 8 punktów. Glasner skrytykował swoją drużynę po ostatniej porażce, określając jako powolną, ociężałą i popełniającą za dużo błędów. To prawda. Być może właśnie... To znaczy...
Mi się wydaje, że Eintracht po prostu jest tam, gdzie jest ich miejsce. No, to jest drużyna, która ma chyba potencjał i aktualne możliwości dokładnie mniej więcej na środek tabeli Bundesligi. I to, że oni grają w tej Lidze Mistrzów, to jest dzięki temu, że wygrali Ligę Europy, ale prawdę powiedziawszy, gdyby nie ta Liga Europa, to oni nawet grając w Lidze Konferencji, przypuszczam, że by szło im naprawdę średnio. Mówiąc totalnie szczerze. Także... Dobra, być może właśnie teraz uwidaczniają się skutki wyczerpującego sezonu zakończono wygraną w Lidze Europy, jednak z drugiej strony Oru mają świetny bilans wyjazdów z europejskich rozgrywkach, wygrywając 9 z ostatnich 14 spotkań. A nie zapominajmy, że właśnie Eintracht Frankfurt jak ograł Barcelonę, to chyba właśnie ograł ją, tam chyba było 3-2, oni już prowadzili 3-0, we Frankfurcie zdaje się był remis. A, i tam w ogóle to była taka akcja, że przecież mnóstwo kibiców było z Frankfurtu, pojechało na Nou Camp i oni tam w ogóle siedzieli obok kibiców Barcelony. To było jakieś chyba pół do pół stosunek w ogóle kibiców i kibice z Frankfurtu bardzo żywiołowo, głośno, energicznie, dynamicznie dopingowało tą drużynę. Dobra, tyle o Frankfurcie. Też jestem zaintrygowany tym spotkaniem, muszę powiedzieć. Dobra, chyba tyle na temat Ligi Mistrzów, Roberta Lewandowskiego i Liverpoolu na razie. O, tu już 16 minut gadam. Tyle chyba na tą chwilę. Jak będzie się działo coś mega, sorry za słowo, zajebistego, to na pewno coś nagramy wieczorkiem, bo pewnie będę sobie chciał pogadać. A jeżeli padnę, to sorry, to jutro. Dobra, słuchajcie, życzę Wam cudownego wtorku, jest godzina 16:43, życzę wszystkim zajebistych, sorry, fajnych emocji związanych z dzisiejszą Ligą Mistrzów, gdyż będzie się działo. Będzie się działo przynajmniej na czterech stadionach, więc jest komu kibicować. No i do boju Robert, nie? I Barcelona. Trzymajcie się i hej.